nas jest to taki bardziej z szacunkiem, a u nich to jest bardziej tak dla zabawy. I tutaj to ja pojechałam do Anglii w Halloween i też zbierałam cukierki z bratem. To są dynie, które wycinaliśmy. To przyjazna, a to straszna. Dalej mamy to są takie drewienka. W nich są namalowane różne obrazki. A po co one służyły, to potem będzie zdjęcie, do czego one służyły. To były nasze drzwi. Tu szkielet i wnętrze się świecił. Tu są moje bracia cioteczni, tu mój brat rodzony i tu ja. Byliśmy w takim miasteczku. Pies, widziałam pieska, który był przebrany za dynię. Tutaj dziewczynki takie chodziły, też przebrane. To jest dzieci, które do nas przyszły po cukierki i mówiły trick or treat, czyli cukierka do psiku z po angielsku. Tu też. Tutaj przed domem było strasznie ozdobione, też dostaliśmy cukierki. I tu nam pani chyba otworzyła. Tu nam się świeciły takie lampki, mieliśmy. Tutaj przed domem chodziliśmy tylko do tych domów, gdzie były dynie. Nieważne jakie, ale jak były dynie, to chodziliśmy tam. Bo dynie to jest taki symbol Halloween. I tam, gdzie nie było, tam jest zawsze... Tu okazało się, że są drugie drzwi i musieliśmy przejść. Taki ktoś dynie sobie wystawił przed okiem, przed drzwiami, takie, które się świeciły. Tu przechodzimy do jednego domu. Tu ten chłopiec czytał list po angielsku. Potem nam otworzyła taka pani, chyba była aktorką i zagrała pannę młodą, która została porzucona przez męża. A w tamtym roku opowiadała mi ciocia, że ta, ona ma na imię Sara, w tamtym roku się przebrała za też pannę młodą, ale gdyby spędziła 3 dni na dnie jeziora i była taka cała. To jak nam daje cukierki. Tak, to chyba jest taka smutna. No bo ją mąż porzucił. Ach, ale naprawdę, czy ona tylko tak udaje? Zagrała tak, żeby było strasznie. Tosia, kto robił te zdjęcia? Ha? Kto robił te zdjęcia? No tak. To się zakradał za wami? Nie. Chyba z tego, żeby nas żeby jakiś spoczynek. Tu my do kolejnego domu, to był też bardzo strasznie ozdobiony. Tu pajęczyny różne. To też dom, tu dynia, do tego domu. Ładne zdjęcia tu. Tu ludzie szli, też przebrani po cukierki, ale tu nie my. Tata zrobił zdjęcie. I po to były te drewienka, to jest nasz dom. Tutaj dynie są, tu będzie trochę widać, żeby zrobić groby. Tutaj takie była ziemia wystawała. Tu są, tu dynie. I to są niby groby zwykłe? Tak. Ale prawdziwe, nie. Czy tylko tak nie. Dla ozdoby? Tak dla ozdoby, to nie dla zwierząt. To jak wychodzimy po cukierki, tu to takie duchy mieliśmy na oknie. Balony. Balony.
i one się świeciły w nocy. Tu przyszły do nas takie dziewczyny. Tam zobaczcie, moje świecą. Brawa, Tosiu, dla ciebie. Cukierek albo psik. O!